No i proszę, są tablice. Łoja, w końcu. Ogarnęliśmy, są ciemniejsze, są jaśniejsze. Jest nawet, zobacz, jest nawet typowe logo, żeby można było sobie założyć na ten. No dobra, to jest... którą tutaj wybierzemy? Ta wygląda spoko. Mad Pixel zrobił. Mamy tu chyba z USA coś takiego. Też fajnie wygląda, podoba mi się. Od rejestracja od Mad Pixel. Bardzo wyraźna, bardzo fajna. Za duże trochę? Za grube? Nie, grubość jest w porządku. Też mi się wydaje, że one są za bardzo jakby... za blisko siebie, ten 1% i klub. Tak to wygląda, nie? Ale podoba mi się, no ogólnie dobrze to wygląda, wiesz, wyraźnie. W niektórych samochodach chyba mamy podświetlenie tutaj, nie? W Golfie niestety zabrakło budżetu na podświetlenie tablicy. Słuchajcie, no jak wykonacie tablicę klubową, to wszyscy klubowicze i podejrzewam, że dodatkowe osoby będą pobierać te tablice. I osoba, która je zrobiła, chyba dostaje jakieś profity z tego, nie? Dobra, zmieniamy furę na jakąś inną. Może w innych samochodach będzie podświetlona tablica rejestracyjna. No i co? Ktoś... Proszę bardzo. Już mam nawet swoją podobiznę. To pewnie Maciek zrobi, bo on mówi, że będzie robił podobiznę. Żebyśmy wybrali sobie odpowiednią tablicę. Ta Audica jest zresztą zrobiona pod drift. Zobaczcie, ma tutaj camber z przodu. Tutaj chyba nawet można by było dać tablicę na zderzaku. Ale nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać. Spróbujmy, poczekaj. Czy zapisało mi się w ogóle? Jest. I co myślicie? O, tu też jest podświetlane. Tu jest podświetlane. Jest podświetlana tablica, czyli w samochodzie, w którym jest podświetlana tablica, chyba powinniśmy dać taką ciemniejszą. No tutaj faktycznie cieńsza czcionka lepiej wygląda. Mogę jeszcze tę tablicę trochę zmniejszyć, nie? Bo jest taka trochę za duża, ale z drugiej strony dobrze widoczna. Poczekaj, cofniemy sobie. Czy gram dzisiaj z widzami? Tak, dzisiaj robimy sobie zlocik. Człowieku, co to się będzie działo? To jest dopiero początek. My dopiero sobie wybieramy tablicę, którą będziemy używać. Są jeszcze tablice, jak widziałem, że jest dubajskie. No dobra, to mamy taki europejski samochód. Wypadałoby jeszcze zainstalować te tablice na jakimś samochodzie amerykańskim, nie? Bo mamy też tam chyba amerykańską tablicę z Kalifornii bodajże, coś takiego było tam. Mamy dubajską tablicę. W Dubaju jakie fury jeżdżą? Chyba takie luksusowe, Rolls Royce, Bentley'e, tego typu klimaty, nie? Jezu, ale dziwnie. G-Wagon w Dubaju głównie. O, dobry pomysł. Możemy zrobić G-Wagon. Ja jeszcze nie mam żadnego Mercedesa z klasy G. W sumie jest tylko chyba jeden. Nie, dwa są. Przecież jest jeszcze ten 6x6. I każdy klubowicz taki tag ma. Tam macie w lewej, w lewym górnym rogu ekranu, nie? Czyli mamy w nawiasie drugi nawias kwadratowy. Mamy 1P i zamykające dwa nawiasy kwadratowe. No kozacko to wygląda. Dobrze to wygląda, czyli co? Mamy sobie europejską wersję klubowej maszyny. Jeszcze musimy sobie wybrać jakieś tam klubowe samochody, ale myślę, że Mercedes 6x6 to będzie dobre klubowe. Będzie dobre klubowe auto. Ale zajebiście, że tu można sprzedać. Mało które samochody mają takie dedykowane miejsce na tablicę w tej grze. To znaczy, wiele samochodów ma, tylko po prostu nie wszędzie się da wsadzić, nie? Gdzie niegdzie jest taki plastik, a tu na plastiku tego no nie możesz wrzucić. Zmienię kolor samochodu na chyba czarny, tak myślę, że będzie... Pyk. Jak zdobyć tego Mercedesa? No można, wystarczy. Ja mam poradnik na ten temat u mnie na kanale, możecie sobie zobaczyć. Tylko patrzcie, to się głupio maluje trochę, nie? No tutaj jest tak brzydko, zobaczcie. Trzeba by było to przykryć inną naklejką. Koparka? Może być i koparka. Nie no, wiecie co, pomyślimy sobie może jakieś inne kolory? Co wam się kojarzy z 1%?
Zaraz coś na pewno powie coś o alkoholu, ale to nie ma znaczenia, nie ma w ogóle odniesienia, no jak? Tak, jeszcze napis kat na zderzaku by się przydał, faktycznie, no. 1% kojarzy mi się z moimi wynikami na sprawdzianach. 1% z Natalii Nowej? A to z Paybacka, tak? Kurde, już nie pamiętam tego Paybacka. Było tyle czasu temu. Kiedy Payback wyszedł? 15? Szykujcie swoje fury zlotowe. Mamy już rejestrację. Mamy nawet swój emblemat. Zobaczcie, jak to super wygląda. Wygląda dokładnie tak, jak nasz taki logotyp w rzeczywistości, nie? Taki jak mamy na grupie na Facebooku, taki jak mamy na Discordzie. Jakieś określone wymagania? Słuchajcie, bierzcie swoją ulubioną furę, jaką chcecie. Ja sobie wziąłem tego Mercedesa, bo to był pierwszy samochód, który znalazłem, który miał możliwość zainstalowania tablicy z tyłu i z przodu, nie? Dziwne, jakbyśmy mieli tu zawieszenie driftowe w tym aucie. To jak to driftować tym? Byś nie zerwał przyczepności nigdy w życiu. Ty, zobacz. On siadł trochę. Ty, on siadł i to mocno. O kurde, jak gościu siadł. Pokaż go. To jeździ? Ej, co jest? Ty, what? Ej, co? Środkowe koła chyba siadły mocniej. Poczekaj, jak to zobaczyć. Środkowe koła chyba siadły mocniej niż te tylne. Tak mi się wydaje. One obcierają o... O nie o zderzak, tylko o błotnik, nie? Co jest? No trochę przesadziłem chyba z tym obniżeniem. Chyba trochę przesada, nie? Co myślicie? Kurde. Albo... No czekaj, jakbym... Trochę przesadziłem, no. Trochę tam, coś nie tak jest. Dobra, weźmy przód trochę do góry i tutaj trochę do góry. On w sumie dobrze wygląda, jak jest podwyższony, nie? Nie, no chyba nie jest źle. Chyba nie jest źle. Czy mam 200 wheel spinów? Nie mam. Nie mam, mi to niepotrzebne jest, wiesz. Ja wiedziałem, że jest to do odebrania, ale jakoś tak pomyślałem, po co mi to jest? Do czego? Wygląda na SnowRunnera? A dobrze to wygląda. Podoba mi się. Podoba mi się. Ej, dzięki w ogóle wam, że zrobiliście te tablice i ten logotyp. O logotyp nawet nie prosiłem, ale bardzo, bardzo dziękuję. Ja to dałem info na Facebooku. Na Discordzie nie dawałem info na ten temat, bo myślałem, że na Facebooku to lepiej jakby zagra. Ale dalej możecie robić tablice, będziemy co jakiś czas sprawdzać. Tablice rejestracyjne z różnych krajów, nie wiem, jakieś tam francuskie, niemieckie, jakie chcecie możecie robić, ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, z Dubaju, z jakieś izraelskie tablice rejestracyjne, czy nawet jakieś z Indonezji, róbcie co chcecie i będziemy je co jakiś czas sprawdzać. Myślę, że osoba, która tworzy takie rejestracje, dostaje jakieś tam punkty, więc jak dużo osób pobierze taką rejestrację od nas, no to będzie miała z tego jakiś tam benefit, nie? Chyba tak to jest w tej kwocie. G-klasa na glewie, no jest! Rosyjskie możecie też robić tablice, bez problemu. Także bardzo wam dziękuję, mamy klubowe tablice. Jakby nikt nie zrobił, pewnie sam bym zrobił, ale może nie byłyby takie ładne, bo ta jest naprawdę kozacka. Nie, też... I tutaj mamy jeszcze podświetlaną. Jezu, pięknie to wygląda. No piękna sprawa jest. W The Crew musimy coś takiego zrobić też, bo tam się też da naklejki nakładać, tylko nie wiem, jak tam jest z rejestracjami, czy da się je wywalać. Czy mam Suprę z 92 roku? Mam Suprę. Zrobiłem ją pod drift na seryjnym silniku 1JZ? To chyba ta Supra, nie? Bo... Z 95 jest MK4? Już nie pamiętam, serio, jak to było. Z którego roku była MK4? Ale chyba chodzi ci o MK3, nie?
Jeśli MK3, to mam. Jest fajna. Pięknie. Tak, to jest AMG Mercedes 6x6. Nieco obniżony. Kolor może jeszcze pozmieniam. Jest, kurde, śnieg, jest brudno, paskudnie to wygląda. A jak sobie przejdziemy do festiwalu i wejdziemy w Forza Vista, to już ten Mercedes zupełnie inaczej będzie wyglądał, nie? Proszę bardzo. I tak to będzie wyglądać w lecie, czy tam na wiosnę, czy na jesień, jak będziemy sobie grać. Trochę za niski, nie? Te kapcie takie wielkie. Ale rejestracja jest fajna, podoba mi się. Myślę, że to C jest takie zbyt okrągłe. Chyba... Nie wiem, jaka jest czcionka w sumie w polskich rejestracjach. Czy są takie okrągłe te... te litery, czy nie? A takie okrągłe są. Bardzo ładna rejestracja. Możecie ją sobie pobierać.